Paweł Marczak, dzisiaj gościem pierwszym Instytut Spraw Obywatelskich. Przychodzi do nas Paweł z pewnym projektem, inicjatywą, która się dzieje od kilku miesięcy w Łodzi. Będzie się działa przez przynajmniej, miejmy nadzieję, najbliższe 2,5 roku. Paweł, o co chodzi? Dzień dobry, witam wszystkich w moim radiowym debiucie, więc od razu przepraszam za wszelkie niedociągnięcia i pomyłki. O co chodzi? Projekt Regionalne Ośrodka Debaty Międzynarodowej to jest projekt, który posłuży się najpierw formułą, a potem będę mówił w ludzkim języku. To jest część sieci informacyjnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która ma za zadanie promować polską politykę zagraniczną. A więc w ramach współfinansowania ze strony Ministerstwa Spraw Zagranicznych w każdym województwie, w tym między innymi w Łodzi, staramy się promować polską politykę zagraniczną i promować tematy związane z polityką międzynarodową i sytuacją międzynarodową. Ale da się to promować tak, żeby to ludzie po prostu byli w stanie zrozumieć? Bo na razie to, tak słyszę jakąś nudę. Problem zaczyna się od tego, że nasze media ogólnopolskie, przede wszystkim taki wrzucę kamyczek do ogródka mediów ogólnopolskich, skupiają się głównie na tematyce polityki wewnętrznej. Rozmawiamy o tym, co dzieje się w kraju. Oczywiście to jest cenne, wiadomo, w pierwszej kolejności. Ale ważne jest to, aby rozmawiać o tym, co dzieje się także za granicą. O tym, jak zmienia się pozycja Chin. O tym, jakie Chiny prowadzą politykę. Jak chcą się w perspektywie roku 2049 stać się globalnym graczem. Czyli chcą zmienić układ, ten porządek świata, który znamy. Chiny chcą stać się numerem jeden w miejsce Stanów Zjednoczonych. Pojawia się także kwestia polityki rosyjskiej i agresywnej polityki rosyjskiej nie tylko w kierunku Ukrainy, ale także dzielenia Europy w ramach na przykład projektu Nord Stream 2. Ludzie coraz bardziej są zainteresowani tym, co dzieje się za granicą. A dlaczego jest tak, że media nasze lokalne, raczej krajowe nie interesują się tymi kwestiami międzynarodowymi i nie pokazują łodzianom na przykład tego? Moim zdaniem problemem jest to, że media nie dostrzegają tego, że słuchacze czy oglądający są o wiele inteligentniejsi i mądrzejsi niż oni myślą. Ludzie czytają książki o tematyce międzynarodowej. Widać to po spotkaniach na przykład z Jackiem Bartosiakiem, jakie przyciągają one tłumy, jak te spotkania są ciekawe i dla ludzi młodych i starszych. Tutaj metryka nie ma żadnego znaczenia, a więc media powinny wreszcie dostrzec, media ogólnopolskie, dostrzec temat spraw międzynarodowych. Jeżeli chcemy być krajem wiodącym, jeżeli chcemy odgrywać swoją rolę na świecie, taką jaką byśmy sobie życzyli, to musimy mówić o tym, co dzieje się w Chinach, co dzieje się w Afryce, co dzieje się w Brazylii, co dzieje się w Stanach Zjednoczonych. No z takich relacji międzynarodowych to ostatnio głośno o relacjach polsko-żydowskich. Polsko-izraelskich. Izraelskich. Dokładnie, ale niestety mówimy o tym na kanwie nieprzychylnej historii związanej z atakiem na pana ambasadora Magierowskiego. Natomiast gdzieś w tym wszystkim brakuje takiej poważnej rozmowy o tym, jaka czeka nas przyszłość w relacjach polsko-izraelskich. I w ramach Regionalnego Ośrodka Debaty Międzynarodowej, rozumiem, w Łodzi na terenie województwa łódzkiego chcecie tworzyć taką przestrzeń, gdzie zapraszacie mieszkańców, łodzian, obywateli do rozmowy o tych sprawach międzynarodowych, tak? Bardzo dobrze powiedziałeś, na terenie województwa łódzkiego. Chcemy wyjść z tym ośrodkiem nie tylko z Łodzi, na cały region. I chcemy inicjować tego typu spotkania nie tylko tutaj, na miejscu, ale także w mniejszych miejscowościach, bo ludzie w mniejszych miejscowościach poprzez różnego rodzaju stowarzyszenia czy uniwersytety trzeciego wieku chcą rozmawiać o sprawach międzynarodowych. Czyli jak słuchają nas teraz studenci Politechniki Łódzkiej, którzy przybywają do Łodzi ze swoich małych miejscowości. Ja na przykład przybyłem na Politechnikę Łódzką z Karsznic, z osiedla ze Zduńskiej Woli i tutaj mieszkałem w Akademiku numer 8. A ja jestem z Łasku. Jesteś z Łasku. Czyli jak nas słuchają studenci z województwa łódzkiego i mają jakiś pomysł, chcą ciebie zaprosić i RODM, Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej, do siebie, żeby tam zorganizować jakieś spotkanie, rozmowę z mieszkańcami, to tak mogą się do ciebie zwrócić, tak? Zapraszam serdecznie, tutaj odsyłam na naszą stronę internetową i media społecznościowe. To jest strona internetowa rodm-loc.pl. Tam są wszystkie informacje dotyczące naszej działalności. Jest także kontakt do Biura Instytutu Spraw Obywatelskich, który przez najbliższe
2,5 roku, tak jak powiedziałeś, będzie prowadził Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Łodzi. No dobrze, a powiedz, jakie debaty były na przykład ostatnio organizowane, żeby to było jakoś zaciekawić, że co? Także kto co, był? Co już za nami? Za nami pierwsza inauguracyjna debata w marcu, kiedy zaczęliśmy działalność ośrodka, debata z doradcą pana prezydenta, panem Andrzejem Zbertowiczem. To była debata dotycząca 20 lat członkostwa Polski w NATO. Mamy taki okrągły rok, jeśli chodzi o rocznicę. 20 lat Polski w NATO, 15 lat Polski w Unii Europejskiej. I pierwsza z naszych debat dotyczyła właśnie sfery bezpieczeństwa, tego jak Polska w obliczu polityki rosyjskiej i tego jaką NATO dla nas odgrywa rolę w wymiarze bezpieczeństwa ma się odnaleźć. Więc pierwsza debata, pan Andrzej Zbertowicz. Druga debata? Druga debata, zupełnie inny kierunek z naszej strony. Zwróciliśmy się w kierunku tematyki kobiecej, rola kobiet i sprawa kobiet w Polsce i na świecie, na kanwie ubiegłorocznej rocznicy 100 lat przyznania kobietom praw wyborczych w Polsce. Natomiast niedawno, bo we wtorek, 14 maja mieliśmy debatę na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Debata dotycząca polskiej wizji Unii Europejskiej. Więc zastanawialiśmy się nad tym, jak w obliczu 15 lat naszego członkostwa, jaki my jako Polacy chcemy Unii, jaka jest zgodna z naszymi interesami i wśród gości, wśród panelistów, między innymi publicysta Tomasz Gabis z Wrocławia, znany z takiej książki jak Gry Imperialne, w których przedstawił koncepcję nieznaną ogólnie w świecie takim mainstreamowych mediów, koncepcję Imperium Europejskiego, więc jednego potężnego, silnego państwa w miejsce dzisiejszej Unii Europejskiej. I wczoraj jakaś debata się też odbyła. I wczoraj debata w ramach czwartej kuźni kampanierów, debata i panel dotyczący walki z globalnymi graczami, z globalnym czołgiem, takim jak globalny czołg w zderzeniu z czołgiem partyjnym i korporacyjnym. Wśród gości tego panelu między innymi Jan Śpiewak, były kandydat w wyborach prezydenckich w Warszawie i Bartosz Brzyski z Klubu Jagiellońskiego, czy też Krzysztof Tańcula z Obywatelskiego Mielca. Czyli jest z jednej strony słyszę, że są ludzie z Łodzi, zapraszacie ludzi z Łodzi, ale też ściągacie gości z całego kraju. Bo to debata to brzmi bardzo poważnie. Czy tam tylko doktorzy i profesorowie mogą w niej uczestniczyć w tych spotkaniach? Jak najbardziej nie. Jesteśmy otwarci na różne środowiska publicystów, ludzi młodych. Tak szumnie zapowiedziałem te debaty, ale debaty to nie tylko w debaty są organizowane przez nas, ale oczywiście także warsztaty. Warsztaty między innymi w szkołach dotyczące spraw międzynarodowych. Za nami już takie warsztaty dotyczące bezpieczeństwa energetycznego. Przed nami także warsztaty dotyczące bezpieczeństwa w wymiarze natowskim, czyli co ty, NATO, szumny tytuł i 20 lat Polski w Sojuszu Północnoatlantyckim. Czyli jeżeli słuchają nas nauczyciele albo studenci, którzy mają rodziców nauczycieli, to nauczyciele mogą również się zgłaszać do was, że przyjdziecie i bezpłatnie za free poprowadzicie lekcję na przykład jakąś w ramach WOS-u. Dokładnie, mamy tutaj zasoby, mamy możliwości, mamy tutaj ofertę z naszej strony, żeby takie spotkania zorganizować. Znowu odsyłam na stronę internetową rod-loc.pl. Tam jest e-mail do nas rod@loc.pl. I w ramach naszej działalności prosimy, aby wszystkie szkoły, nie tylko tutaj w Łodzi, ale w całym regionie, zgłaszały się do nas także w związku z i kończącym się rokiem szkolnym, ale także przyszłym rokiem szkolnym w sprawie organizacji tego typu warsztatów. Zrobimy to za free. I jeszcze na koniec, rozumiem, że do was się można zgłaszać w ramach wolontariatu, czyli jeżeli na przykład ktoś, student, czy ktokolwiek, kto nas w tej chwili słucha, chciałby się zaangażować społecznie w wasze działania i pomóc, i móc sobie to na przykład wpisać w CV, bo później jest to dobrze widziane przez pracodawców, albo po prostu uznaje, że nudnym jest dalej oglądanie telewizji, granie w gry i warto się po prostu pójść i zaangażować, poznać nowe osoby, nabyć doświadczenia, umiejętności, kompetencji, to może się do was zgłosić, tak? Tak, powiedziałeś o studentach, ale to w ramach wolontariatu czy w ramach praktyk serdecznie zapraszamy. Wśród oferty nie jest tylko parzenie kawy, wręcz przeciwnie, parzenie kawy wyłącznie rano jako początek zadań, które chcemy realizować w Rodmie, ale wśród naszych wolontariuszy jest między innymi także pani, która już ma ustabilizowaną sytuację zawodową, także ta oferta wolontariacka jest powiedzmy sobie od 18 wzwyż roku życia. Serdecznie zapraszamy osoby zainteresowane sprawami międzynarodowymi, które
czytają, które potrafią pisać i lubią pisać. Dowodem na to, że nasz wolontariat to nie tylko parzenie kawy, to parzenie kawy dla siebie, to od razu podkreślam, jest rozmowa, która znajduje się na stronie internetowej, rozmowa naszej wolontariuszki Marty Brewer, która została przeprowadzona przy okazji jednej z konferencji międzynarodowych na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym i przeprowadziła ona to bardzo ważne, myślę, wywiad z ambasadorem Japonii w języku angielskim. Także jeżeli ktoś ma ku temu takie zacięcie, doświadczenie i chęci, serdecznie zapraszamy, jesteśmy otwarci na to, aby studenci, inicjować pomysł. Tak, studenci, studentki wszystkich uczelni, w szczególności Politechniki Łódzkiej, łączcie się i przychodźcie www.rodm-loc.pl. Jakiś telefon? Telefon i wszystkie tego typu informacje znajdują się na stronie w ramach kontaktu. Dobrze. Dziękujemy. Również bardzo dziękuję. To był nasz pierwszy gość. Za chwilę będziemy rozmawiać z następnym.